Proszę Państwa, ja wróciłem wczoraj z mojego powiatu rodzinnego. Tam jestem w dwóch organizacjach pozarządowych. W ogóle jestem już emerytowanym dziennikarzem, ale piszę w portalach. Tu w Warszawie też jestem rzecznikiem prasowym pewnej organizacji pozarządowej. Ja już panu Jackowi Żakowskiemu zadawałem te pytanie. Bo jeżeli my chcemy walczyć, czy mieć nadzieję z tą nierównością i tak dalej, to musi być jakaś równość partnerów. Otóż proszę państwa, proszę mnie powiedzieć, czy w jakimkolwiek jeszcze gdzieś powiecie są związki zawodowe. W moim powiecie na przykład, ja mówiłem, tak jak pracodawcy, ten niby kapitał, spotykają się tam formalnie, no w Warszawie to jest organizacja przecież pracodawców, to pracobiorcy, robotnicy, nie robotnicy, w ogóle wszyscy pracownicy, inteligencja pracująca nie ma. Jedynym związkiem to jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, gdzie przewodniczącym to jest kuzyn starosty, czy już nie wiem, burmistrza. Wiadomo, że te szkoły są podporządkowane, bądź w samorządach. Budzi to zresztą wielką krytykę ze strony nauczycieli, pamiętających jeszcze, jak to było, jak był inspektor szkolny, kurator i tak dalej. Słowem, czy jest w ogóle jakaś szansa, jeżeli nie ma związku, ale co więcej, i nie widać potrzeby, żaden młody wchodzący na rynek pracy w ogóle nie wstępuje do związku zawodowego i tak dalej. I tak to wygląda. I chciałem tylko komplement powiedzieć, pani profesor. Muszę powiedzieć, że ten artykuł z Gazety Wyborczej, tam wśród inteligencji, został przeczytany teraz. Polemika bodajże Gadomskiego i tak dalej, są jednak za pani poglądem. Wszyscy tylko mówią, no ale co to będzie? Od polityki ucieka społeczeństwo. Co wybory, nie wiem, jak będzie z referendum, jest coraz mniejsza frekwencja. Jest to ta groza, o której pan Jacek mówił. Dziękuję. Ja tylko troszkę muszę państwa uspokoić. 30% więcej Polaków, pracowników należy do związków zawodowych i 3% pracodawców. Pracodawcy są dużo słabiej zorganizowani. To jest jeden z polskich fenomenów. Ponieważ oni są właścicielami mediów oraz sponsorami polityków. Te dwie rzeczy wystarczą, ale poziom zorganizowania jest rzeczywiście żenujący.